Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak napisać krótkie makro usuwające filtry w tabeli. Odpalamy Developer, Visual Basic, Insert, nowy moduł. Nazwijmy Usuń filtry. I teraz mamy tabelę, która ma tutaj, jak widać, w kolumnie A, B i E filtry. Zastosujemy tutaj funkcję if, więc tak, jeśli aktywny arkusz i filter mode, czyli jeśli założony jest jakiś filtr w tej tabeli, to aktywny arkusz i tutaj wybierzemy show all data, czyli pokaż całą zawartość, czyli wszystkie dane. I oczywiście każda funkcja if musi się kończyć end ifem, czyli end if dajemy i mamy takie coś i sprawdźmy, czy to działa. Sprawdźmy F8. I teraz zobaczcie, zaraz się powinno wszystko odfiltrować. I dokładnie tak się stało. Czyli to zadziałało. Zapiszmy to sobie. Zróbmy sobie szybki przycisk. Przypiszmy to makro, które zrobiliśmy. Usuń filtry. I teraz sprawdźmy, jak to działa. Tutaj sobie zróbmy jakiś filtr. I za każdym razem, jak wciśniemy sobie ten przycisk, to będzie wszystko odfiltrowywać się. I to niezależnie od tego, ile my tych filtrów założymy. Nawet możemy założyć na każdej kolumnie. I sprawdźmy. I działa. Dzięki. Subskrybujcie mój kanał. Piszcie komentarze i dawajcie lajki. Cześć.